Mamy taki apel na koniec drugiej informacji, ale jeszcze trzecią informację pani redaktor ma dla nas. Naprawdę? No ja w to wierzę. Okej. Okay. Jak nie, to będziemy siedzieć i milczeć. Wiara no, czyni woli. Cuda, proszę tak bardzo. Jest. Kolejna edycja staży w Urzędzie Miasta rusza. Właściwie ruszyła już wczoraj. Od wczoraj można się zapisywać. Jak zwykle staże są adresowane do studentów 3, 4, 5 roku studiów jednolitych i 1 i 2 roku studiów uzupełniających magisterskich. Jest specjalny arkusz, w którym można sprawdzić, który wydział poszukuje studentów o jakiej specjalizacji, czyli z jakich kierunków studiów, jakie kierunki studiów są preferowane. Powiedzmy, że 72 miejsca są w edycji letniej, natomiast w jesiennej 81. Trzeba sprawdzać, bo rekrutacja jest prowadzona równocześnie. Do tej pory stażystów było 1900 we wszystkich edycjach. I tam troszkę z nich jeszcze wiem, że zostało zatrudnionych. Tak, później. Dokładnie, 260 osób. Mhm. Poza tym z każdym studentem jest podpisywana umowa zlecenie i on oczywiście dostaje też wynagrodzenie stażowe. No nie są to wielkie pieniądze. Ale zawsze. Tak, ale stażem bezpłatnym tego nazwać nie można. No to życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Jak dostać się na staż? No to dziś proszę najpierw dostać się do telewizora, obejrzeć o godzinie 18:30 raport i tam takie informacje Państwo otrzymacie. Ale jeszcze się nie żegnam. No ja wiedziałam, jesteś gadułą straszną, jestem słucham. Strasznym, ale za to mi płacą. Pani redaktor, chciała pani kiedyś tam tak wysoko się wynieść ponad chmury, ponad gwiazdy, bo dziś obchodzimy tę rocznicę, Jurij Gagarin. To właśnie dziś, pół wieku temu. Szt. No nie wiem, tak daleko chyba nie, ponad chmury może. Ponad wystarczy. Chmury tylko. To tak dosyć często. No takim airbusem tam zwykłym pani może sobie polatać. Tak, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, zawsze i wszędzie. Czyli do gwiazd nie. Nie, no na to jeszcze przyjdzie czas. Ach, jak zawsze skromna, no jak się jest gwiazdą, to trudno jeszcze bywać wśród gwiazd. Weronika Szymańska, dziękuję serdecznie. Widzimy się jutro? Tak, tak, tak. Znaczy, my szybciej, ale z Państwem. Weronika zobaczy się jutro. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia. Do mnie czy do widzów? Nie wiem, gdzie spojrzałam. Aha, no to do wszystkich razem. To ja też miłego dnia życzę. Na razie Tobie, a widzom, drodzy Państwo, jeszcze będziemy sobie życzyć. I teraz na razie zapraszam jeszcze na spotkanie z prasą lokalną. Później dwa słowa o sporcie, pogoda i wtedy my sobie życzyć miłego dnia będziemy. A Tobie, Weroniko, miłego dnia już teraz. Dziękuję wzajemnie. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14 Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Tak chwilka zadumy, bo tak sobie właśnie z Poznania, no to tak patrząc przez historię świata, Paul von Hindenburg, kto to był? Oczywiście prezydent Niemiec, no i on przekazywał władzę Adolfowi Hitlerowi. Ten człowiek urodził się i mieszkał tutaj tak kilkadziesiąt metrów stąd na ulicy Podgórnej, nomen omen w tym samym domu, w którym, no w innym czasie, ale w tym samym domu mieszkał także Karol Marcinkowski. No taki zbieg historii w naszym mieście. Ale jest też ktoś inny, kto ma związki z naszym miastem i także może stać się osobą znaną na całym świecie. No mamy nadzieję, że w zupełnie innym świetle niż Paul von Hindenburg, a więc nasz człowiek w Peru. Jego dziadek mieszkał pod Poznaniem, a ojciec z powodu żydowskich korzeni musiał uciekać z III Rzeszy. Pedro Pablo Kuczyński ma wielkie szanse, by zostać prezydentem Peru. No i właśnie tak to może być, że człowiek spod Poznania może zostać prezydentem Peru. No to kiedyś ktoś z Peru, między innymi z Peru, bo on tam jeszcze trochę innych państw odwiedził, między innymi także Kanadę, ale wtedy akurat przyjechał z Peru do Polski z Czarną.
ciąteczką. Nazywał się jak? Stan Tymiński. I on z Peru przyjechał do Polski, żeby prezydentem zostać. Nie został, to teraz ktoś. Wiele lat temu jego przodkowie wyjechali z Polski, konkretnie spod Poznania, do Peru. No i teraz ten człowiek prezydentem właśnie tego państwa zostać może. Nasz człowiek w Peru, Gazeta Wyborcza, strona trzecia. No to serdecznie polecam ten artykuł, bo powinniśmy wiedzieć, jak to nasi podbijają świat. To teraz o tym jeszcze, jak to nasi, a więc poznaniacy, wielkopolanie, młodzi podbijają, no mam nadzieję, że podbijają dzisiaj arkusze egzaminacyjne i za czas jakiś podbiją licea. I to już ostatni temat dziś w przeglądzie prasy, a więc wracamy i cały czas trzymamy kciuki, ponieważ wracamy do tematu egzaminów gimnazjalnych. Dobry wynik przepustką do prestiżowego liceum. Od tego, jakie gimnazjaliści napiszą dziś i jutro egzaminy, zależy, do jakich szkół będą mieli szansę się dostać. Wyniki egzaminów z języka obcego nadal przy naborze nie będą brane pod uwagę, no ale egzamin napisać trzeba, czyli ważne jest tak w sumie to, co dziś, to, co jutro, a egzamin z języka obcego to już tak bardziej dla siebie. Trzymamy kciuki i powodzenia oczywiście życzymy. To teraz także o tym, jak wykazać się można. Jesteś osobą kreatywną, masz wiele pomysłów, lubisz marketing, reklamę, no i też kibicujesz piłce nożnej. Proszę bardzo, Warta Poznań czeka właśnie na Ciebie. Możesz wymyśleć nową maskotkę Warty Poznań. Jak to zrobić? Zapraszam na materiał. Później jeszcze dwa słowa o sporcie i prognoza pogody. Warta Poznań przygotowała specjalny konkurs na nową maskotkę klubu. Wystarczy mieć pomysł na zwierzę, osobę lub postać z bajki, która mogłaby stać się nowym symbolem klubu. Warta Poznań już kiedyś miała maskotkę. W roku 2009 symbolem klubu został związany z ówczesnym sponsorem Koziołek Polanek. Teraz klub nie zaznacza, jak ma wyglądać nowa maskotka. Włodarze popularnych zielonych dają tym samym pole do popisu wszystkim kreatywnym kibicom Warty. Dla trzech osób z najlepszymi pomysłami przygotowano atrakcyjne nagrody. Pomysły należy przesyłać do końca kwietnia na adres promocja@wartapoznan.pl lub na adres Klub Sportowy Warta Poznań, ulica Droga Dębińska 12 z dopiskiem Maskotka Warty. Przypominamy jednocześnie, że od czwartku ruszyła dystrybucja bezpłatnych wejściówek na mecz z Pogonią Szczecin. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601 72 2727. Tak, jeszcze sobie teraz tutaj z kolegą Tomkiem, operatorem, rozmawiamy o tym, kto trenerem Lecha być powinien, no bo giełda nazwisk jest taka dość szeroka, no ale o tym, czy takie rozmowy mają jakiś sens, o tym za sekundkę, ponieważ najpierw przenieśmy się na ulicę Łazienkowską. Gdzie jest w Poznaniu taka ulica? No ja nie wiem, może jest, może nie wiem, wiem za to. Powiedzieć, ponieważ Marek Jóźwiak, no kiedyś znany obrońca Legii, znany obrońca reprezentacji Polski również, teraz dyrektor sportowy klubu właśnie wojskowych. No i tak, do Marka Jóźwiaka podszedł kibic Legii po meczu z Zagłębiem, no i mówi tak: kocham Legię, ale chcę oddać karnet.
Więcej tu nie przyjdę. Tak usłyszał dyrektor sportowy Legii Warszawa Marek Jóźwiak od jednego z kibiców, bo kibice takiej Legii oglądać nie chcą. Drużyna gra słabo, nie zwycięża, coraz mniej fanów przychodzi na stadion i tutaj widzimy jeszcze tylko jedna ważna rzecz. Dokładny wykaz tego, ile osób kiedy na mecze Legii przychodziło, jak to było jesienią, no i jak to teraz jest na wiosnę. Pierwszy mecz, a więc no to też mecz troszkę specyficzny. Legia Polonia, 23 tysiące widzów, prawie podobna ilość osób na trybunach, kiedy na Łazienkowskiej grał Lech. A teraz ostatni mecz z Zagłębiem Lubin, to już nieco ponad 16 tysięcy widzów, a więc systematycznie w dół. Teraz w Poznaniu z kolei na pewno rekord na trybunach, no przynajmniej paść powinien, bo Lech z kim gra w sobotę? No tak, oczywiście, o to chyba nikogo pytać nie trzeba, bo gramy właśnie z Legią Warszawa. A Lech będzie grał pod kim? Czyli kto będzie trenerem Lecha? Jose Baquero. W tym meczu tylko, czy jeszcze na długo? Jose Baquero obserwuje potencjalne wzmocnienia Lecha na przyszły sezon. Nie zostanie zwolniony do końca sezonu. Tak można usłyszeć w klubie. Kibice Kolejorza szykują jednak chusteczki na jego pożegnanie. No to kibice Kolejorza, a zarząd Lecha? No na razie nie ma mowy o tym, kto miałby być kolejnym trenerem Lecha, chociaż jak już Państwu mówiłem wczoraj, były takie informacje, że Kasperczak do Legii, Skorża do Poznania lub też Janas do Poznania, który przecież tak się kręci troszkę wokół Lecha. Podobno ostatnio był na meczu Lecha. No i być może jest to już taka zapowiedź tego, co czekać nas będzie po tej rundzie, a więc po tym sezonie. Na razie Baquero do końca sezonu zostaje, a kibice swoje. Chcemy trenera, nie jakiegoś Baquera, ale to jest nieważne. W sobotę mecz Lech Legia i wszyscy raczej na tym skupiać się pod kątem sportu w Poznaniu będziemy. No a z kolei w niedzielę mecz Warta Pogoń, a więc dwa mecze podwyższonego ryzyka na bułgarskiej. No to co będzie się działo? Tyle o sporcie, tyle o prasie, teraz o tym, co będzie się działo w pogodzie i to już ostatni aspekt naszego dzisiejszego spotkania. Siedem stopni w tym momencie na termometrach. Dziś nam jeszcze temperatura wzrośnie do plus 15 stopni. Czasem słońce, tak jak teraz, tak jest. Dzień dobry, słoneczko. No to zostań z nami, prosimy. Czasem chmury, deszczu również dziś niestety nie ma zabraknąć. Mają pojawić się przelotne opady deszczu, to po południu. Wtedy także wiatr dość silny, do 45 km na godzinę. Jutro, no to teraz niestety muszę, przepraszam, złe informacje, ale taka moja rola. 8 stopni maksymalnie jutro. Ciśnienie to 998 hektopaskali, zachmurzenie duże, no ale także na szczęście z przejaśnieniami, ale jutro już na pewno od deszczu ucieczki nie będzie, ponieważ przelotne opady deszczu na pewno w Poznaniu się pojawią. Godzina 18 to Patrycja Felińska, wieczór w ONTV, godzina 18.30 inna pani, Weronika Szymańska, no i raport. Jutro godzina 9 spotykamy się my, no i mam nadzieję, że jutro ten gość, który obiecuje swoje przyjścia, więc przedstawiciele wypożyczalni samochodowej Furman nie odmówią i będą naszymi gośćmi. No to mam nadzieję i na to spotkanie Państwa zapraszam. Mówić będziemy m.in. o tym, co trzeba zrobić teraz na wiosnę z naszym samochodem, żeby go przygotować do wiosennej jazdy i także o tym, no, jaką rolę dziś spełnia wypożyczalnia samochodów. Czy korzystamy z tego chętnie, mało chętnie, rzadko na zachodzie? Bardzo chętnie, jak jest w Poznaniu. No to już polecamy się jutro od 9. Za dziś dziękuję, dobrego wtorku życzę. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie.